Tomka była w czymś. Cześć, cześć. Słuchaj, tylko szybkie pytanie, bo co oznacza skrót WR na wyświetlaczu? Czyli wyrzucanie z kropli, tak? Natomiast to są te smaczki. To są te smaczki, tak. Jak słusznie zauważyłeś, od czerwca tego roku wprowadziliśmy nowy panel dotykowy. Jakby główną, jakby widoczną zmianą jest to, że jest po prostu większy. Znaczy on jest większy tutaj jakby jeżeli chodzi o calę, tak? Znaczy ma tutaj 4-3 cala, natomiast cała jakby, tak, ten ma stary 4-3 cala, ten ma 5 cali. Jest to niewielka różnica, natomiast jest już ona dosyć widoczna. To jest ważne moim zdaniem dla klientów. Bo ten znaczy, tak się mocno odstawał od troszeczkę ściany. Odstają, tak, natomiast tak oba są natynkowe, montowane na puszce 60, nie? Dokładnie, sam montaż jest dokładnie taki sam. Też musimy mieć puszeczkę. Tutaj nie ma już tych nakrętek. Ona jest wciskana. Ona jest wciskana, podważa się tylko śrubokrętem, dokładnie. Wyciąga. Natomiast co my tu mamy z przodu? Szkiełko. O, nie ma plastiku takiego, badziewnego, jest szkiełko, nowoczesnie, tak. Jak iPhony. Tak? Znaczy no, aspekt wizualny dla klienta jest dosyć istotny na dzień dzisiejszy, dlatego i centrala, i jakby no, przykładam do wszystkich naszych produktów dużą wagę do tego, żeby też wyglądały w sposób estetyczny, nie? Także jednak człowiek je oczami i no, ma to po prostu i wyglądać, i chodzić. I taka ładna fakturka tu nawet założyłem teraz w tym momencie, czy jakieś drewno nam się tutaj pojawiło, czy to taka bala fabryczna? Jakaś fakturka tutaj się zrobiła taka ładna, no wygląda to fajnie, kurczę. No, sami robimy już te plastiki, także... Po godzinach, rozumiem. No dokładnie. Dobrze, no... Mamy drukarki 3D, tak. Zarobki handlowców Tesy nie są jakieś tam najlepsze, więc... Każdy zaczyna od zera. No tak jest. Okej, okay, funkcjonalności pozostają te same, tak? Funkcjonalności pozostają te same. Na dzień dzisiejszy softy są jakby niewiele się różnią. Ten jest po prostu znacznie szybszy. Tak jak tutaj mamy, no mówię, już nie ma tych niebieskich chmurek, ale to już ich nie ma od dobrych półtora, jak nie, dwóch lat. Natomiast mamy możliwość na pewno ustawienia sobie przez użytkownika koloru danego wyświetlacza. Jest to ukryte. Jest to ukryte. Kurczę, jest to tak ukryte, że ja nawet pierwszy raz nauczył mnie tego mój klient, nie? Jakoś to się robiło tak. A, bo teraz sobie są ustawienia wyświetlacza. Mamy tak? Też ustawienia wyświetlacza, bo nie każdy chce, żeby ten wyświetlacz... Gdzieś tu się... Cofnij. Gdzieś tu się to naciskało. Krzyżyk. Jeszcze raz. O, i teraz tutaj. I teraz tutaj, to jest boku. Tak. O, teraz tu mamy. I w tej starej wersji, przyjrzymy na chwilę. W tej starej wersji trochę to też, no jest bardzo podobne, natomiast trochę inny jest układ tych ikonek. Też to się naciska tutaj z boku. Tu mankamentem w tym starym było to, że po utracie zasilania wracało z powrotem do ustawienia fabrycznego, jeżeli chodzi o kolory. Czy tutaj to jest poprawione? Tak, jest to, znaczy nie, tutaj też wraca do ustawienia fabrycznego. Być może uważam, że to jest błąd, ale to nie jest błąd, to jest przemyślane. Wyobraź sobie, że teraz robimy czarne tło i masz czarne napisy fabrycznie ustawione. I co w momencie, kiedy zaakceptuje to? Nie? W momencie, kiedy się odłączę i podłączę, on zresetuje to do ustawień fabrycznych, bo jeżeli masz i czarne napisy, i czarne tło, to już nic byś nie zrobił po prostu. Myślę, że chyba łatwiej by było tu podpowiedź dla testy, żeby usunąć kolor czarny, dlatego że wyłączenia prądu na pewno zdarzą się częściej niż przypadkowe włączenie dwóch kolorów na napisy i na tło czarne, nie? Tak, natomiast musimy jakby niwelować możliwości powstania usterek, nie? Usuńmy kolor czarny. Bardzo dobra propozycja tutaj. Wiesz co, tak, ale dużo osób chce mieć mimo wszystko kolor czarny, nie? Dobra, czyli mówisz, że ma to uzasadnienie. Ma. Dobra, czyli obroniłeś. Okej, okay. Dla mnie to była troszkę wada, bo nam klienci zwracali uwagę, że mają częste wyłączenia prądu i ciągle muszą wracać do tego ustawienia, nie? Natomiast to faktycznie jest, to ma to sens. Musisz zacząć montować UPS-y. Ja czy Tesla? dobra, no to słuchaj, może omówmy sobie po kolei, co tu się dzieje. Mamy wywołany alarm, zaraz byśmy sobie pokazali, jak to wygląda. To ci może posłużę za statyw, a ty działaj, pokazuj tutaj. Czy na pewno nie mamy nawet wyłączonej centralki, bądź została wyłączona z powodu alarmu. Możemy sprawdzić, co tutaj się wydarzyło, czyli zębatka, jak w przypadku każdego jednego urządzenia, alarmy. Mówimy o tym wierszu tu u góry, tu nam się coś pojawiło, nie? Więc coś mamy. Tak, jest czerwony wykrzyknik, więc no, już wpłynął na pewno na pracę centrali, więc albo jest do wezwania serwis, albo jest po prostu wyłączona centralka, nie? Po wejściu w alarmy mamy napisane, co to jest. Jest kod alarmu, konieczna jest wymiana filtra nawiewnego, konieczna jest wymiana filtra wywiewnego. My centralkę mamy otwartą, więc czemu nam się alarm załączył? Znaczy, był
Znaczy, to jest centrala najprawdopodobniej na pewno raczej, bym powiedział. Więcej niż pewny jestem, jest to centrala bez systemu AFC, czyli bez kontroli filtrów, procentowego zużycia filtrów. Jeżeli byłaby to AFC, komunikat mógłby wystąpić taki sam, natomiast jeżeli ona stoi tutaj, no to faktycznie to powietrze nie powinno być na tyle brudne. Więc zakładam, że jest czasówka określona i minął określony czas wymiany filtrów. I po prostu przypominało tobie to przez 3 razy i wówczas nastąpiła awaria. Mamy tutaj taki zewnętrzny komunikat jeszcze będąc przy centrali. Możemy to pokazać, nie wiem, czy to kamera ładnie uchwyci nam. Natomiast są diody i widać, pojawiły się diody. W momencie, który wentylator, który filtr jest tak naprawdę do wymiany. Tak. Tu się pojawiły oczywiście 2, dlatego że bez tego AFC zadziałało nam jakby kontrola czasowa. Co 26 tygodni, tak? Tu jest fabrycznie ustawione. Znaczy, to jest ustawione na 52. 52. Czyli po 52 tygodniach pojawił nam się alarm, że musimy sobie wymienić filterki. Co my musimy teraz zrobić, żeby to wymienić filterki? Oczywiście wymienić. Oczywiście wyłączamy centralę, bo niezależnie czy ona jest latem, czy ona jest zimą, znaczy jeżeli jest wyłączona, to już nie ma problemu. Natomiast jeżeli tego typu komunikat się pojawił, że należy wymienić filtry, bo to już jest ostateczny, gdzie wyłączyło pracę urządzenia. Natomiast zimą należy ją i tak wyłączyć przez kliknięcie wyłącz urządzenie. Tylko i wyłącznie po to, że zimą może chodzić grzałka i wentylatory wejdą na maksymalną moc, żeby schłodzić grzałkę i tutaj broń Boże ktoś się nie poparzył. No i następnie przystępujemy do wymiany filtrów. Filterki mieliśmy tutaj gdzieś, jakbyś pokazał nam, a ja pokażę mniej więcej już po wymianie filterków. Naciskamy sobie na stawy, wchodzimy sobie zębatkę. To jest zupełnie nowy filterek. One są wszystkie pakowane właśnie w ten sposób. Jest to klasa M5, każdy ma taką fizelinę. Jak klienci nie wiedzą, którą stroną jak wkładać filtr, to zawsze fizeliną w stronę krótcy. Tak, na zewnątrz. Na zewnątrz. Tutaj są prowadnice, więc w prosty sposób możemy sobie to włożyć. Wciskamy w ten sposób. Śmiało możemy za to ciągnąć, tutaj się z tym nic nie stanie. Następnie montujemy klapę rewizyjną i w ten sposób umiejscowiamy filtr. Okej. Możemy zamknąć też urządzenie, żeby od razu uruchomić je. Na pewno to wpłynie na pracę i hałas w momencie, kiedy to będzie wszystko pootwierane. Ja myślę, że zostawmy na razie to otwarte. Wróćmy sobie do... Natomiast błąd sam możemy. Tak, czyli tak, zobaczyliśmy sobie, jaki to błąd jest. Tak jest. No i chcemy sobie ten błąd skasować po wyczyszczeniu filtrów. Co robimy? Jeżeli nastąpiło już do wymiany tych filtrów, oczywiście możemy kliknąć włącz urządzenie, następnie wchodzimy w zębatkę, czyli symbol tak jak na każdym innym urządzeniu, następnie wchodzimy w nastawę i powinien być na dole wymiana filtrów. Na razie to kliknąć i w prawym narożniku jest wymiana filtra. Mamy możliwość wybrania filtra? To oczywiście. Nie mamy. Podejrzewam, że dlatego, że w konfiguracji. Znaczy tutaj chodzi o to, że jakby w poszczególnych centralach z danego typu szeregu mieliśmy różną klasę filtracji. To tutaj zostało. Jeżeli mówimy o RPAC 4 czy RPAC Home, mamy tutaj CleanPad Pure, czyli te klasy, filtry klasy wyższej M5. Czyli tutaj nic nie zmieniamy. Nie. Jak widać, jest termin kolejnej wymiany filtrów, czyli to ta czasówka zadziałała. Teraz 18 listopada nam się pojawi 2020 roku. Natomiast to dlatego, że ten rekuperator troszkę stoi. Jak naciśniemy sobie wymianę, to on przeskoczy nam na właściwą datę, czyli 27.07.2020 roku, czyli za rok. Dokładnie za rok. Znowu nam przypomni o tym, żebyśmy włączyli filtry, chyba że filtry będą faktycznie brudne. To odczujemy. To odczujemy to, czy on nam da jakoś znać, rekuperator, że mamy... W przypadku AFC filtry? Już nie na... Najprawdopodobniej wskoczą wentylatory na 10 V, więc może być ten hałas troszkę bardziej słyszalny, a dodatkowo no, będzie na pewno bardziej duszno w mieszkaniu, w domu. Okej. Okay. W międzyczasie pojawia nam się to KWR. Co ona oznacza tutaj? Cześć. Słuchaj, tylko szybkie pytanie, to co oznacza skrót WR na wyświetlaczu? Czyli wyrzucanie skropin, tak? No to dobra, to wyjaśniliśmy sobie WR, tak? WR wyjaśniliśmy to z serwisem, co to oznacza po prostu ten sterownik,
Dostaliśmy go całkiem niedawno do prezentacji, natomiast on jest niekompatybilny z centralą i tak. On po prostu oznacza nam, wywala nam taki alarm, że jest niekompatybilny. Tak, znaczy dla was nic nie oznacza, w zasadzie de facto my już wiemy, że po prostu soft jest niekompatybilny. Gdyby się zdarzyło, trzeba zaktualizować sterownik, tak? Dokładnie tak. I tyle. Dlatego my zawsze prosimy o podanie numeru seryjnego central i w przypadku, kiedy wysyłamy sterownik. I sobie domawiamy sobie wtedy nowy sterowniczek, nie? Co tu jeszcze mamy? Wietrzenie, pusty dom. Mamy podstawowe cztery funkcje, które są jakby wyniesione na panel główny sterownika. Mamy wietrzenie, pusty dom, otwarte okna i kominek. Z każdych z tych funkcji możemy oczywiście dowolnie w danym momencie korzystać. Przy załączeniu po prostu podświetla nam się dana funkcja w ten sposób. Oczywiście centrala jest w tym momencie wyłączona, więc to nastąpiło okresowo. Spróbujemy. Nie włączy. Oczywiście ona jest rozebrana, w stanie opłakanym, natomiast... Może chodzić troszeczkę głośniej, natomiast na pewno zaraz jak zejdzie... Może nagramy też film, jak będzie to załączone, żeby dać kłopot z tego, że ona jednak chodzi znacznie ciszej. Możemy sobie powoli składać i za chwilę zobaczyć, co tak naprawdę... Ona zjechała na 30%, mimo że są wkrótce nie... nieprzyłączone. Tam z tyłu też jest otwarty kluczec. Na 30% ona sobie chodzi tak, a damy Krzyśkowi troszkę do wiwatu. Wrócimy to z powrotem na 100%. Są też dwie dodatkowe fizeliny, żeby klient mógł sobie je częściej wymienić. Fizeliną w stronę krośców. Oj. Newton, Newton. Najważniejsze. Bardziej pod skosem. No, więc sam proces składania i rozkładania też dosyć szybki. No i o ileś tam nam wytłumiło to co mówiłem. Nawet mamy otwarte jeszcze krótce, gdzie w normalnych warunkach mamy przyłączone te nasze elastyczne tłumiki. Proszę zobaczyć, w 60% ona teraz chodzi. W zasadzie on cały czas pracuje i jest niesłyszalny tak naprawdę. Mamy tam jakieś tło, tam jakieś księgowe pracują. I one pieczątkami są głośniejsze. Nie, przy takim standardowym trybie pracy między 10 tam do 60% jest ona praktycznie niesłyszalna. Na tych wyższych parametrach wiadomo. Przy włączeniu wietrzenia pojawia nam się tryb chwilowy, tak? Jeżeli sobie pracujemy w jakimkolwiek trybie automatycznym czy manualnym, możemy sobie wietrzenie wyłączyć z ręki, albo w trybie automatycznym ono nam się wyłączy, kiedy dojdzie do następnego odcinka czasowego, tak? Dokładnie tak. Okej. Okay. Pusty dom, wyjeżdżamy na wczasy, urlop dłuższy. Znaczy, jeżeli chodzi o tryb automatyczny, tak powiem, on jest ustalony po prostu w określonej godzinie i działa przez określony czas to wietrzenie. Natomiast w trybie automatycznym tryb chwilowy wróci do poprzedniego stanu według harmonogramu trybu automatycznego. Tak? Jakby tutaj ustawiłeś troszeczkę wcześniej tryb chwilowy, więc dlatego ona teraz jest w trybie chwilowym. I teraz cokolwiek zmienimy, procenty na przykład dajmy 30, nie wiem, 3, żeby to było widoczne. Zaakceptujemy. Tu jest jeszcze folia. Ona teraz weszła w tryb chwilowy i z intensywnością 33% będzie chodziła do kolejnej strefy czasowej. Jakby. Bądź dopóki nie zmienimy sobie sami tego. Bądź nie? Dopóki nie zmienimy tego sami. Oczywiście mamy to samo mamy tutaj przy wybieraniu tych funkcji. Dobra, wracamy do tych podstawowych funkcji pusty dom. Kiedy wyjeżdżam na dłuższy urlop, w czasy jakieś? Tak, w momencie kiedy wychodzimy z domu możemy tutaj oczywiście to kliknąć. Ustawiamy to w zależności też od pory roku, od tego jak czujemy się komfortowo. No, każdy potrzebuje jakby troszeczkę innej ilości tej powietrza, natomiast fabrycznie ustawione jest 20%. Uważam osobiście, że to jest dobrze ustawione. Między 15 a 25% tak powinno być to ustawione w tym trybie. Pusty dom. Ja uważam, że jeszcze warto sobie to potestować samemu, bo przy większych kubaturach, czy na przykład większej ilości łazienek, wiadomo, to odparowanie nawet jak nas nie ma, będzie też większe. Może się okazać, że jak wrócimy po dwóch tygodniach z ferii,
to jednak 20% było za słabo. Możemy sobie spróbować w 2,25, 30, tak? Jest to dowolne, jakby dowolna funkcja do ustawienia. Otwarte okno. Kiedy to stosujemy? Co to jest? Jakby no, nie jesteśmy zwolennikami tego, żeby zmuszać ludzi do tego, żeby mieli zamknięte okna w okresach letnich. Zwłaszcza gdzieś tam dzieciaki mogą biegać na ogródku i często się ich pilnuje. W momencie, kiedy chcemy właśnie używać tej funkcji, to bardzo często mamy otwarte okno. Bez sensu, żebyśmy wpuszczali to powietrze też instalacją. W przypadku załączenia tej funkcji wyłączył nam się wentylator nawiewny. Działa tylko i wyłącznie wywiew. Tą funkcją też możemy bardzo szybko sobie w okresie wieczornym, letnim schłodzić dom. Po prostu otwieramy od okna, pod warunkiem, że mamy moskitiery albo nie ma tych komarów, tak? I to chłodne powietrze owiewa całe pomieszczenie i leci do wywiewów. Również dezaktywacja na zasadzie podciśnięcia. No i kominek w drugą stronę działa, tak? Wytwarzamy sobie nadciśnienie. Tak. Tutaj chodzi o to, żeby nie było cofki kominowej. Wytwarzamy delikatne nadciśnienie w budynku przez określony stricte czas. Jest to od minuty do 10 minut i możemy zrobić dysproporcję strumieni powietrza. Jesteśmy w stanie o 50% więcej nadmuchiwać niż wyciągać. Istotna informacja, że przy rozpalaniu kominka, jak otwieramy już tą komorę kominka, żeby to zrobić, warto byłoby sobie włączyć to na chwilę, żeby tego nadciśnienia troszeczkę się wytworzyło. Nie wiadomo, dom nie puchnie, tego nie zobaczymy, nie będzie to jakby widoczne mocno, natomiast warto sobie to zrobić, dlatego że wcześniej, no bo nawet dysproporcja 50% nie zadziała zero-jedynkowo, to nie stanie się od razu, nie? Więc ja mówię, włączyć kominek na 5-10 minut, przygotować sobie drewno, szybko do lasu, narąbać do domu i dopiero rozpalać. Funkcję kominek najlepiej ustawić od razu na największy strumień powietrza, czyli na tą największą dysproporcję i na największy odcinek czasowy, czyli na te 10 minut. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie, żeby komin się rozgrzał, bo wówczas wytworzy naturalny cuk kominowy. Tak, wiem od klientów, ja nie mam w domku u siebie kominka, natomiast wiem od klientów, że to się świetnie sprawdza, że to są naprawdę bardzo zadowoleni, łatwiej się rozpala w ogóle, nie? Sam kominek. Wszystkie z tych funkcji możemy sobie definiować po kolei w nastawach, tam gdzie żeśmy zatwierdzali wymianę filtrów. Tutaj te wszystkie funkcje są do ustawienia, czyli pusty dom, ustawiamy sobie tą wydajność i po kolei każdy tam... Jakakolwiek zmiana... Zatwierdzamy bądź wycofujemy się, tak? Z tego. Dokładnie tak. Gdybyśmy namieszali za głęboko, natomiast z poziomu panelu chyba za dużo nie namieszamy, najpierw sobie coś tam poprzestawiamy, wystarczy nacisnąć przywrócenie ustawień fabrycznych i on wróci do tego, co mieliśmy softowo nagrane. Natomiast wszystkie twoje ustawienia jakby serwisowe jako instalatora będzie pamiętał. Dokładnie. Czyli to, co wchodzi w momencie, jeżeli zrobiłeś kalibrację tej centrali, ona już będzie to pamiętała. Wymiana filtru, to pokazaliśmy, to jest to otwarte okno, czyli te wszystkie funkcje możemy sobie spokojnie zmieniać z poziomu nastaw poprzez zębatkę. Jak już jesteśmy, weszliśmy w tą zębatkę. Mamy tutaj też poziom tego trybu pracy do ustawienia. Mamy trzy różne tryby pracy, tak na dobrą sprawę, może pokażemy to na tym panelu głównym. Mamy tryb automatyczny, który jakby wyświetla się w tym narożniku. Tryb automatyczny dzieli się na lato bądź też zima. Mamy tutaj. Tak. To się zmienia poprzez naciśnięcie, to tak. My zmieniamy, tak? Tak, to nie ma czasówki, tylko to zmieniamy w zależności od temperatur, tak? Temperatury w Polsce jakby dosyć się zmieniają, już nie mamy 4,5 roku, można powiedzieć, tak? Natomiast to są kalendarze, które my ustawiamy sobie sami pod siebie i ten kalendarz mógłby się nazywać czarny-biały, tak AB. Tak? Znaczy domyślnie lato, jest to po prostu najlepiej. Domyślnie jest to lato, zima, zaraz powiemy dlaczego. Jak fajnie sobie wykorzystać chociażby funkcję wietrzenia latem. Dokładnie tak. I żeby ją wyłączać zimą. Dlatego fajnie jest to jakby używać lato, zima, natomiast przełączamy to sami. Tak. Jak poczujemy, że te przewietrzenie wieczorne nam już schładza karki, a nie jednak nam tworzy fajny klimat wieczorny, jego komfortu, jakiejś tam temperatury niższej letniej. Dokładnie. Włączamy sobie wtedy zima i wyłączamy jakby ten bajk, rozczynam, a za chwilkę to pokażemy. Dokładnie. I mamy tutaj tryb automatyczny, czyli ten tryb dzieli się na 7 dni w tygodniu, a każdy dzień na poszczególne 4 strefy czasowe, niezależnie od lata czy dla zimy. Mamy dodatkowo tryb manualny oraz tryb chwilowy. Tryb chwilowy to w momencie, kiedy nie wiem, przychodzą goście do nas o godzinie 16, 17 i chcemy okresowo zwiększyć tylko tą intensywność wentylacji. Klikamy po prostu najzwyczajniej w świecie na procenty i ustawiamy, że chcemy mieć na przykład 60%. Mimo, że goście przynieśli tylko 40%. Tak jest. Tak, więc... I teraz automatycznie nam się zmienił tryb na chwilowy, ustawiłem 61% i on w trybie chwilowym pamięta, że w momencie, kiedy wchodzi w kolejną strefę czasowej, w tym trybie automatycznym, ma wrócić do ustawień automatycznych. Nie? Mamy też jeszcze coś takiego jak tryb manualny. Jest to nic innego jak sztywna nastawa ustawiona przez użytkownika. Jesteśmy w stanie
sobie ją zaprogramować. Wtedy wentylatory chodzą na takim samym parametrze, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, do momentu, kiedy tego nie odklikniemy. Nie? Okay. Raz w ciągu dnia też w trybie automatycznym jesteśmy w stanie zaprogramować tryb przewietrzania, a teraz tutaj zagłębimy się w te tryby i wejdziemy w nie dalej. Może pokażmy te raz, dwa, trzy, to jest takie od początku, ja tak zawsze pokazuję, to są te 30, 60, 100%, to co możemy sobie ustalić, możemy je zróżnicować, to jest już fanaberia, to już za dużo jest moim zdaniem, nie? Ale okej. Okay. Tak, tutaj chodzi o to, że jak mamy te skoki chwilowe, żebyśmy, jeżeli chcemy 60%, żebyśmy nie szukali od 30, tylko po prostu 60, 65, tak? Ja mówię o czymś innym, o tym, żeby ustawić 55, 54, tak. Raczej mało kto w ogóle wie, w jaki sposób sobie to wysterować, jak tym skutecznie sobie pracować. Jeszcze dawanie możliwości przeskoku 1%, za dużo, ale jest, no jest ok, lepiej mieć więcej jak mniej. Dajemy możliwości, tak. To, że są pewne możliwości, nie znaczy, że kombinujemy więcej jak mniej, że zawsze trzeba z nich korzystać, dokładnie. Tak, no. To jest teraz 2-3, czyli bardzo proste, to co Krzychu mówił, przynoszą goście 40%, my chcieliśmy 60%, więc dajemy 60% na przykład. I tu sobie zdefiniłem te trzy właśnie punkty pracy. Tryb manualny, to co Krzysztof powiedziałeś. Wchodzimy, zębatka, tryby pracy, cofnij, tryby pracy. Tryb automatyczny. Tryb manualny chcesz mówić? Manualny. Tak, i tu mamy tryb manualny. Tu sobie definiujemy intensywność wentylacji, która będzie 24 godziny na dobę, taka sama, czy w ogóle włączamy, czy wyłączamy, tak? Mhm. Funkcję przewietrzania. Funkcję przewietrzania. I jeżeli mamy włączoną funkcję przewietrzania, to o której godzinie ma nam wskoczyć samoistnie na 100%? Najczęściej jest to przed powrotem z pracy, czy też przed pójściem spać, natomiast użytkownik jakby sam sobie decyduje, o której godzinie. Być może ktoś woli rano mieć tego powietrza znacznie więcej i mieć przewietrzony budynek. No i mamy tutaj tryb automatyczny i tutaj mamy te kalendarze. Dokładnie. W zależności od tego, którą strefę wybieramy, czy to jest czas letni, czy czas zimowy, tak jak powiedziałem, dzieli się to na 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli. My możemy zaprogramować każdy dzień pojedynczo, bądź też kilka dni zgrupować. Niemniej jednak wygląda to w ten sposób, jak sobie zaznaczymy jeden z tych dni. Dzieli się on na 4 strefy czasowe, odcinki czasowe. Odcinek pierwszy to jest z automatu wgrany taki program producenta, czyli przez nas, przez Tesla Green. Od godziny 6 ta intensywność jest troszeczkę większa. To trzeba dostosować do siebie, bo w zależności od tego, o której wstajemy, tak pół godziny wcześniej, 20 minut wcześniej, żeby ta intensywność była już troszeczkę większa. To tak na szybko powiem, jak te tryby wykorzystywać. Początek, wstajemy 6 rano, szykujemy się do pracy, intensywność większa, kawka, kompanie. 8 rano wszyscy wychodzą z domu do pracy, do szkoły. Od 8 do 16 nikogo nie ma, więc ta intensywność będzie niższa. Tak? O 16 wracamy, znowu intensywność większa, bo jakieś jedzonko, kawka, znowu coś tam się dzieje. I wieczorem kładziemy się spać, przykładowo o 22 i spada na intensywność. Jeżeli naciśniemy, tak jak ja teraz to przypadkiem zrobiłem, na te szare, takie jaśniejsze punkty, jesteśmy w stanie ustawić sobie intensywność wentylacji w danym odcinku czasowym i godzinę rozpoczęcia tego odcinku. On się zakończy w momencie, kiedy rozpocznie się następne. Czyli tak jest, nie? Dokładnie. Czyli po zatwierdzeniu już mamy 41% i będzie to sobie chodziło do 22. Jak o 22 zacznie się tryb 25%, czyli jak śpimy, będzie to działało aż do początku pierwszego odcinka czasowego. Akurat tutaj do wtorku. Jeżeli wtorek usuniemy cały, bo oczywiście możemy usunąć poszczególne te odcinki, no to będzie pracowało aż do środy, do kolejnego odcinka czasowego w kolejny dzień. Nie? Krzysztof mówi, że możemy usunąć, natomiast zawsze jeden zostanie. Tak? Tak. Jeden zostanie, możemy to z powrotem sobie poprzez naciśnij dodaj, sobie to wszystko wrócić z powrotem. I w trybie automatycznym też mamy możliwość w automacie wytworzyć funkcję automatycznej dodatkowe przewietrzenie. I tu jest właśnie ta funkcja, o której ja zawsze klientom powtarzam, jak sobie wykorzystać te kalendarze czas letni, czas zimowy. Możemy sobie ustawić dokładnie tak samo. Zimą o te 5% tego wietrzenia troszkę warto dać więcej, bo w domu będzie więcej wilgoci. Wynika to z tego w domu, nie na zewnątrz, bo wilgotne, zimne powietrze jest suche, natomiast w domu chodzi o ogrzewanie i z syfonów nam więcej troszeczkę tej wody odparowuje. Są to niuanse, tak jak ja mówię tutaj przy wentylacji dużo jest niuansów, na które jakby możemy je pomijać. Natomiast To są te smaczki, tak. Jednak ja zawsze mówię, o te parę procent warto sobie troszkę podnieść i wtedy ta wilgoć będzie troszkę szybciej skutecznie usuwana, ta, która odparowuje nam w momencie podgrzewania się budynku. Pamiętajmy, że dom się suszy, dosyć długo, nawet mówimy o domach nowych. One się bardzo długo suszą. Tak, no dzisiaj nikt nie sezonuje budynków, więc dokładnie tak. Taki standardowy dom jest pompowany około 15 metrów sześciennych wody. Nie? Tak, wobec tego
O, 15 nawet, natomiast tak, 15 to jest dużo. 15 mazelów, nie? Mm-hmm. Ktoś nie wiedział. Wietrzenie, wracamy do tego. Ustawiamy sobie lato, zima, mniej więcej te same parametry, jeżeli pracujemy cały czas tak samo. Natomiast latem, początek wietrzenia, zawsze radzę ustawić sobie gdzieś tam po godzinie 21. Bo już o 21, nie będzie 22, robi się chłodno. Robi się chłodniej. Tak? Dlatego też czerpnie i montujemy z głównie od strony północnej, północno-wschodniej, ewentualnie wschodniej. Chodzi o to, że od strony północnej najszybciej jest cień, więc temperatura jest zupełnie inna. Nie? Natomiast nie jest to żaden wymóg. Warto to nie jest wymóg, oczywiście. Podkreślić, dlatego że mamy na różnych forach i różnych mamy wykonawców, którzy są czegoś tam nauczeni, nie do końca wiedzą, na czym to nie polega. Nie jest to wymóg. Jest to zalecenie. Jest to zalecenie, jeżeli się da, to idźmy w tą stronę, jeżeli się nie da, bo z różnych innych przyczyn się nie da. Oczywiście. To jest to architektury budynku, tak w dużej mierze, gdzie możemy sobie na to pozwolić na dobrą sprawę, natomiast dlatego jest to zalecane, bo jeżeli nie widać różnicy, to dlaczego człowiek chowa się w cień, nie? To tak zawsze no tak. Jak klienci pytają, natomiast nie zawsze jest taka możliwość. Oczywiście, dokładnie. Że tak. Jeżeli jest taka możliwość, to staramy się w ten sposób wykonać to. W kalendarzu letnim najzwyczajniej w świecie wyłączamy sobie to przewietrzenie. W kalendarzu zimowym, przepraszam, i to jest to, co mówię, że kiedy sobie przełączymy kalendarz letni zimą. Tak. No latem nam fajnie, po 21 będzie nam to fajnie schładzało ten dom, wymieniało nam powietrze z tego stęchniętego, powiedzmy, ciepłego powietrza, wyrzuci nam na zewnątrz, wyrzuci nam to chłodniejsze. Natomiast jesienią zacznie to być troszkę odczuwalne na naszą niekorzyść. Poczujemy po głowach, po karkach, że to powietrze wieczorne nam schładza ten dom jednak, nie? Dokładnie. Znaczy, jeżeli działamy na samym odzysku, to my nie jesteśmy w stanie dostarczyć temperatury, którą wywiewamy z budynku. No, nie jest to perpetuum mobile, dokładnie. Więc zawsze jakaś strata będzie, tak? Czyli zgodnie z definicją będzie to po prostu chłodzenie. Będzie tak? To chłodne powietrze. Chłodniejsze. Wtedy przyłączymy sobie z lata na zima i tak sobie tym... Dodatkowo w okresie letnim ta intensywność wentylacji jest głównie właśnie wieczorami. A w dzień jest mniejsza, żeby nie wtłaczać tego ciepłego powietrza, tak. Bo tak jak powiedziałeś, usytuowanie czerpni nie jest przypisane jakby, że na sztywno ma być na tej stronie północnej, więc jeżeli będzie od strony zachodniej bądź południowej, gdzie jest cały czas tam słonecznienie, to żeby nie wrzucać tego gorącego powietrza, to od godziny 8 w zasadzie do godziny 20 no ta intensywność wentylacji powinna być na bardzo małym procencie, natomiast chyba, że ktoś ma klimatyzację, tak? No, tutaj. No to nie jesteśmy w stanie pokryć zysków od nasłonecznienia i od tego, co budynek się wygrzeje. Nie? Natomiast w dzień ona wtedy powinna chodzić mniej, mocniej powinna wentylować w nocy. Zimą odwrotnie, bo te temperatury z kolei zimą są bardzo niskie, a w dzień są troszeczkę wyższe, tak? Więc w dzień wentylujemy trochę mocniej, natomiast w nocy mniej. My do tematu GWC i chłodzenia ogólnie domu wrócimy jeszcze za chwilkę z Krzyśkiem, pokażemy to w następnym odcinku. Bardzo ciekawy temat, zwłaszcza teraz, że te faktycznie upały są takie dosyć uciążliwe od paru lat, nie? Obserwujemy. Tak, od kilku lat jest to dosyć uciążliwe, w zasadzie no, była to też pierwsza zima od wielu lat, natomiast lata są bardziej problematyczne. Ale o tym za chwilkę też powiemy, znaczy za chwilkę, w następnym odcinku Państwu powiemy, będziemy sobie jeszcze parę minut poświęcimy temu. Szybko wyświetlacz, po naciśnięciu Tesla Green, jeżeli nie chcemy szukać instrukcji obsługi, a potrzebujemy numer seryjny, czy serwis nas poprosi o wersję sterownika R++, bądź tego wewnątrz, czy potrzebujemy numer seryjny urządzenia, z jakichś względów zgłosić awarię poprzez formularz. Mamy tutaj pełne informacje, mamy również stronę www.teslagreen.com. Świetne by było to, gdybyśmy mogli sobie tu nacisnąć i się połączyć od razu. Natomiast nie ma, na tej stronie zgłaszamy wszystkie awarie, tak? Tam mamy tak formularz jest. W zakładce. Jest formularz kontaktowy ze względu na RODO, tutaj musimy jakby prosić klientów o wypełnienie tego. I wówczas mamy pod Teslagreen i stronę i mamy wszystkie dane, które musimy tam podać. Coś jeszcze fajnego tu nam się pojawia? Najważniejsza funkcja? Najładniejsza? I najbardziej przydatna dla użytkownika? Czuchu? Wentylowanie w budynku. Dobra, mamy tutaj oczywiście wymiennik z temperaturami. Jest instrukcja, jakby narysowany wymiennik i temperatury. Temperatura na czerpni, schemat na wiewie i na wywiewie. Blokowy dokładnie. Rekuperatora, bo kolega mniej techniczny chyba. Zdecydowanie mniej. Rekuperatora. Ja troszkę go omówię, a Szybko zaraz powie dokładnie, co jeszcze tu można by było. Temperatura na czerpni, tak? To jest wskaźnik filtra. Gdybyśmy mieli AFC, mielibyśmy tu jeszcze procentowo pokazane zużycie filtra. FPX, czyli nagrzewnica wstępna, którą w poprzednim odcinku pokazywaliśmy. Jak się załączy, to się podświetli na bardziej intensywny tak czarny jest. Kolor, tak? Technicznie to jest symbol pompy.
Tak. Natomiast tu jest to oznaczenie wentylatora. Poziom wentylacji nawiewu. Procent, na jakim pracuje tak, wentylator. I wyciągu. Wymiennik, symbol graficzny wymiennika, druga strona dokładnie to samo, na wyciągu z mieszkania, temperatura wyciągana z mieszkania, oczywiście pomiar temperatury odbywa się tu na krótce, wewnątrz, więc to jeszcze jakaś tam strata po drodze na kanałach jest, albo zysk. Albo zysk, więc ta temperatura nie będzie dokładnie tą samą temperaturą, którą widzimy w domu. My czasami mamy takie zgłoszenia, że klient mówi, że trzeba skalibrować czujniki. No bo co innego pokazuje termometr, a co innego ta. Termometr, który nawet jeżeli wyświetlacz wisi obok termometra cyfrowego, jakiegokolwiek innego, analogowego, starego, rtęciowego, ta temperatura będzie różna. Bo ta temperatura musi jeszcze pokonać sieć rur wszystkich kanałów wentylacyjnych i dopiero jest mierzona tutaj w tym miejscu. Plus błąd pomiarowy samego urządzenia. Tak, plus jeszcze jakiś tam błąd pomiarowy samego urządzenia, natomiast ona jest bardziej do weryfikacji jakby odzysku ciepła, tak? W tym momencie. Temperatura ta, 23 stopnie. Bardzo często klienci mówią, że jest to temperatura z kropin. Nie? Nie jest to temperatura z kropin, jest to ten czujnik. Mówiliśmy. Jest to ten czujniczek. My możemy sobie ją teraz, spróbujemy ją sztucznie podnieść. Już zaczyna ta temperatura podchodzić w rękach nawet. Tak, już powinna rosnąć znacząco. Co to jest do za czujnik? Do 36,6 kiedy kiedyś ten czujnik był zwykłą diodą, zwykłym jakimś tam tryzystorkiem czy czymkolwiek na płycie, natomiast teraz jest wyciągnięty. Jest to czujnik do wrzucenia, do odpływu skropiny, gdy stosujemy grzałkę. Tak jest, otoczenie skropiny. Tak, jeżeli spadnie tutaj temperatura do ilu? Poniżej jednego stopnia. Poniżej jednego stopnia, wtedy załącza się nam grzałka elektryczna, która jest urządzeniem peryferyjnym, które musimy sobie dokupić. Dokupić, tak. Natomiast jest to już wpięte i pokazuje nam tą temperaturę otoczenia. To jest tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy faktycznie na tym poddaszu temperatura może spaść poniżej 0 stopni Celsjusza, nie? Czyli woda zamarznie de facto. Jest jedno fajne rozwiązanie, które myśmy z klientem ostatnio przetestowali. Myślę, że Tesla się nie obrazi. Rekuperator na poddaszu wstawiony, zamknięte małe pomieszczenie, specjalnie nie odizolowane, natomiast jest wstawiony wentylator, który ma podnieść temperaturę. I teraz wentylator przez przekaźnik jest podłączony do waszego gniazda, tam gdzie podłączasz kabel grzewczy. I w momencie, kiedy nam tutaj jest wyjęte to na zewnątrz, kiedy tu nam się pojawi temperatura 1, załączy nam się wentylator. Nie mamy grzałki tacy skropli, tylko załącza nam się wentylator po to, żeby poprawić pracę urządzenia, podnieść mu temperaturę otoczenia. Jak widać, można wszystko robić, co się tylko chce. Da się. Da się. I temperatura na nawiewie, to co nam nawiewa w domu. Jak sobie łatwo sprawdzić, czy mamy poprawną sprawność? Bo bardzo często na forach zadają ludzie pytania, wystawiają wyświetlacz, zdjęcie z tego wyświetlacza i się pytają, czy wszystko jest ok. Krzychu, powiedz nam, czy po tych dwóch temperaturach jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wentylacja działa sprawnie, czy sprawność jest prawidłowa? Po tych trzech temperaturach, czyli temperaturze wywiewu, nawiewu i temperatury naczerpni, jesteśmy to w stanie sprawdzić, natomiast jest to tylko i wyłącznie sprawność temperaturowa. Temperaturowa, nie? To prawda. No, w przypadku sprawności tutaj tego urządzenia, to musielibyśmy brać jeszcze strumienie masowe powietrza. Dokładnie, więc jest to jakiś tam wskaźnik. Ale pokazuje nam już mniej więcej. Natomiast nie jest to stricte podstawa do tego, żeby mówić, że coś działa źle albo coś działa niedobrze. Jest to wskazanie dla nas, dla serwisu, który troszeczkę ma więcej pojęcia niż użytkownik. Nie mówiąc użytkownikom, natomiast najczęściej to nie są ludzie związani z branżą. My troszeczkę więcej jesteśmy w stanie po tym stwierdzić i szukać, wiemy gdzie szukać wtedy, nie? Niż, tych błędów, tak. Niż od razu wpadać w panikę i mówić, że urządzenie mi nie działa albo instalacja jest zepsuta. Czasami oczekiwania są troszeczkę wyższe, ale... Tak, okej, okay, więc co, no cały sterownik mamy omówiony. W mojej prywatnej ocenie zgrabniejszy, ładniejszy i chyba będzie bardziej estetycznie wyglądał. Znacznie szybszy na pewno. No i też szybszy, no nie oszukujmy się, on jakby czas reakcji jest zupełnie inny niż na tych, a już nie wspomnę o tych z niebieskim tłem. Natomiast no, firma się rozwija i poprawia po sobie błędy. Moje zdanie od samego początku. Tak, w zasadzie jesteśmy z testem kupę. Pamiętam, jak dzwoniłeś do mnie 7 lat temu, pytałeś o rekuperację i czy nauczę cię dmuchać. Dmuchać cię nauczyłem, rekuperację już ty umiałeś, więc... Ja muszę poprosić żonę na chwilę. Nie, żartuję oczywiście. To co, mamy chyba w zasadzie omówione cały ten sterowniczek. Tak, jest, tu jest jeszcze temperatura nawiewu, której nie mogliśmy, natomiast to jest ta sama temperatura, którą widzimy tutaj pod tą ikonką, pod tym schematem graficznym. Tak jest, znaczy chodzi o to, że w przypadku urządzenia peryferyjnego, czy tam urządzenia na kanale nawiewnym typu nagrzewnica, jesteśmy w stanie zarzucić sobie temperaturę komfortu, czy to oczywiście nagrzewnica, czy chłodnica. I wówczas to pole byłoby aktywne,
jesteśmy w stanie ustawić daną temperaturę na kanale nawiewnym. Okej, okay, więc myślę, że to byłoby na tyle. Dziękuję Ci, Krzysztof, za piękną prezentację nowego sterownika. Do zobaczenia w następnym filmie.